Tytan przewodzi falę 5G. Implanty z tytanu są toksyczne. Ciało je odrzuca. A co z faktami? I czy przypadkiem ktoś właśnie nie próbuje sprzedać ci czegoś znacznie droższego? Bum! Odkrycie. OSEO integracja. Kość zrasta się z tytanem. Od tego momentu miliony ludzi na całym świecie korzystają z implantów tytanowych. W kolanach, biodrach, barkach, zębach. Nowy trend. Cyrkonowe implanty, bioceramika, białe, luksusowe i cała masa na główku. Cyrkonowe implanty są estetyczne, białe, biokompatybilne. Czy są złe? Nie. Czy są dla każdego? Zdecydowanie nie. Wymagają idealnej kości, są mniej odporne na pękanie, nawet w nowej wersji dwuczęściowej. Są trudniejsze w usadzeniu i mają krótszą historię. Dopiero są od 10-15 lat na rynku. Tytanowa alergia występuje u mniej niż 1% populacji. To rzadsze niż alergia na nikiel w długopisie. Dlaczego tytan nadal wygrywa? 97% skuteczności po 10 latach. Tytan to najlepiej przebadany materiał implantologiczny na świecie. Działa nawet w zainfekowanej lub osłabionej kości. Można go kontrolować, naprawiać, wymieniać. Po prostu nie daj się wkręcić w biomodę, tylko rozważ faktyczne za i przeciw.